Hej, to KM i w dzisiejszym filmiku pokażę wam moją kolejną wyprawę wędkarską. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj jestem w takiej małej rzeczce blisko morza. Na początek będę łowił taką oprotóweczkę małą. Podobno to jest trochę okonia i szczupaki się trafiają, dlatego mam też talkę. No i rzucamy. Jako iby szprań na razie nie było, więc założyłem takiego kanibala crafta. No, bo słyszałem, że tutaj są szczupaki, pan złowił jednego takiego ponad 50 cm, więc powinno się sprawdzić. Zmieniłem miejsce, zrobiłem sobie zestaw na boczny tor. To jest idealne tak naprawdę moim zdaniem miejsce na okonia, więc jak tutaj nie stoi, to może być problem. Zmieniłem kolor twistera na żółty, postaram się rzucać. Jeżeli na nią nie będzie, to założę kejteszka, bo tylko to mi tak naprawdę zostało. Bo miejsce jest idealne do okonia, wszystko jest idealne, tylko nie ma ryb. Na razie tak zbytnio średnio mam brania. Jedne co czuję to uderzanie o kamienie, czy tam o podłoże. Nie wiem trochę co tutaj jest. Ciężarka i tyle na razie mam. No ale chyba rozpracowałem, tylko będę musiał zmienić przynętę, bo nie chcą coś na twisterka żółtego brać. Myślałem nad założeniem kejtech, ale założyłem takiego raczka. Może on otworzy mi tą wodę, może się uda. No dobra, więc rzucam. Założyłem takiego kejtecha, może on otworzy wodę. No kejtechy mają ten aromat swój, no i sól mają, więc powinny być najatrakcyjniejsze, ale jak to będzie, to ja nie wiem. Jako iż na razie nic nie mogę złowić, no to założyłem takiego wobleka, to jest typowo kleniowy, ale może się sprawdzi na okonie. No na wiśle to jest jedna z najlepszych przynęt tak naprawdę, więc nie wiem, może kończą mi się trochę pomysły. Był pan i on łowił rybę za rybą, a ja żadnej nie mogę złowić. Znaczy podejrzewam, że to może być wina wędki, bo on miał ultralighta i dlatego. Na boczny tor to jest jednej strony trochę za płytko jest, więc nie mogłem dlatego może złowić. A więc zarzucam i popróbuję. Skoro okonie nie chcą brać, to postanowiłem nastawić się na szczupaka. Mam wielkiego twistera od relaksa, no i zaczynamy. No, jestem znowu na tym samym stawiku, bo na chwilę pojechałem na obiad. No i teraz sobie rozłożyłem na spławiczek, sobie rozstawiłem, no bo nie dało rady na spinning zbytnio. Może jeszcze spróbuję, ale chciałem coś złowić. Na razie złowiłem jedną rybę, no ale nie nagrałem, bo rozkładałem wszystko. No i podnęciłem metod miksem, bo tak najszybciej. No i czekam na branie. Nawet nie zauważyłem brania i wpadła taka mała uklejeczka, więc ją wyhaczam i wypuszczam. A więc wyhaczona i wraca do wody. Popłynęła. A więc zarzucam i czekamy na rybę. A nie miałem, a więc wyciągam, nie ma. Kolejna ryba idzie. Mam nadzieję, że widać. Znowu za późno nagrałem branie, bo on tak szybko biorą dziwnie. A więc ją wyhaczę i wypuszczę. A więc wyhaczona i wraca do wody. Popłynęła. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że tutaj jest tyle okonia, bo tyle jest uklei, że ma na czym żerować naprawdę fajnie. Możliwe, że następnym razem, jak tutaj będę, to kupię właśnie sobie do tego czasu ultralighta i będzie wszystko fajnie. Będę wyciągał okonka za okonkiem. Wciągnęło spławik, a więc o coś.
A, to był zaczep. A więc zarzucam. Wtedy to mógł tak naprawdę jakaś ryba pociągnąć i wejść w te roślinki, co tutaj rosną. No i tak mogło się to stać, ale dobra, trudno. Przed chwilą dorzuciłem trochę pink, żeby ryby przypłynęły. A nie miałem, a więc... A, za późno. Zarzucam. Dobra, czekamy. Trudno. Co będzie, to będzie. Ile złowię, tyle złowię. Trudno. Chciałem okoń nałowić, że będę łowił sieczkę. Jako iż na razie brań nie ma, to dorzucę trochę metod miksu. Nie chcę mi się rozerwać za nęty. Oj, trochę za daleko, ale trudno. O, branie chyba. A nie, nie było. Dobra, czekamy. Dobra, jest, jest. Idzie uklejeczka. Dopuściłem trochę i są, chodzą. Tylko zarzuciłem i od razu ryba. Taka... Chyba nawet największa, a więc ją puszczam. Niech płynie. Nic jej się nie powinno stać, bo to jest łatwe zejście. Branie, mam branie, taki odjazd był, a nie ma. Nie zacięła się, trudno. Dorzucam jeszcze trochę metod miksu, żeby ten przyszły. O, branie. Ale, o, fajna rybka, największa. Ło, ale ładna płoć, ale ładna. W końcu coś weszło ładnego. Zaraz nawet zrobię jej zdjęcie. No a więc wypuszczam, tak trochę się nawet schylę, że... Dobra, poszła. W końcu jakaś porządniejsza rybka, a nie uklejka. Cieszę się. A nie było? A, ach, nie ma. Trudno. Ale tamta płotka, co była, fajnie już można było powalczyć z nią na baciku, bo już tak fajna amortyzacja. Bo nie mam gumy na bacik, dlatego fajnie się można było poławić z nią. Ja mam nadzieję, że może płoć weszła w to, że tak nie było samej uklejki. O! Jest. A, uklejka. Malutka. Znaczy malutka, no. Jak uklejka. Chociaż nie zdziwiłbym się, wygląda mi to na uklejkę, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli by się okazało, że to jest śledź, bo to jest przy samym morzu. Jak ktoś się zna, to możesz napisać. Dobra, puściłem ją. A więc zarzucam. A więc znowu dodam trochę metod miksu. Trochę głupia, że nie chce mi się za nęty rozrobić, bo troszkę no, wychodzi z 3 złote taniej, chociaż ale po prostu nie chcę marnować cennego czasu, tak? O, coś... A, myślałem, że mocniej, ale chciała wejść w roślinki, a więc kolejna uklejka czy śledź, nie wiem. Czy wygląda mi trochę na śledzia, a to jest prawdopodobne, że to może być śledź, chociaż nie wiem. Więc wypuszczam, popłynął, a więc zarzucam. Robaka musiałem dołożyć, bo mi zjadły, już kilka zjadły, a więc czekamy. Kolejna płotka lub wzdęga, trochę ciężko określić. Niestety nie nagrałem brania, bo mi się wyłączyło, no i puszczam ją. Niech płynie. O, idzie. Kolejna. Tak. No okej, to wyjmę i wam pokażę. A więc wypuszczam, niech płynie. No i zarzucam, bo robaki to ledwo co. Poszło. No dobra. Mam nadzieję, że ci się filmik spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę, udostępnienia oraz subskrypcji. Po Amara Kija.